Doroty z Rolnik Szuka Żony wparował przed kamerę i wydał rodzinną tajemnicę. Waldek i Dorota z Rolnika spodziewają się dziecka. Na razie postanowili zachować jego imię dla siebie. Syn Doroty pokrzyżował im jednak plany i zdradził, jak nazwą córeczkę. Dorota i Waldek z Rolnika spodziewają się dziecka. Dorota i Waldemar Gilas poznali się podczas kręcenia programu Rolnik Szuka Żony. Chociaż ich relacja na początku była skomplikowana z powodu konfliktu z Ewą, ostatnio sytuacja się ustabilizowała. Waldemar wyznał, że 14 lutego dowiedział się, że Dorota jest w ciąży i że spodziewają się córeczki. Razem tworzą patchworkową rodzinę, ponieważ oboje mają synów z poprzednich związków. Po zakończeniu roku szkolnego Dorota wraz z synem przeprowadziła się na gospodarstwo Waldemara, oddalone o 300 km. Waldemar niedawno poinformował na Instagramie, że jego córeczka przyjdzie na świat w połowie października. Do porodu pozostało jeszcze trochę czasu, więc Dorota i jej syn mogą spokojnie urządzać się w nowym domu. Wiadomo, że syn Waldemara, który spędza z nim 10 dni w miesiącu, będzie często odwiedzał ich na gospodarstwie. Obaj chłopcy ponoć świetnie się dogadują i mieli już wiele okazji do wspólnych zabaw, na przykład podczas wycieczek. Niedawno Dorota podzieliła się zdjęciem, na którym widać, jak chłopcy bawią się razem w basenie. Dzieci jak to dzieci, potrafią czasem powiedzieć coś bez ogródek. W ten właśnie sposób syn Doroty wyjawił ważną informację, która nie miała tak szybko ujrzeć światła dziennego. Syn Doroty zdradził imię dziecka. Kilka tygodni temu Waldemar na swoim Instagramie odpowiedział na pytania od swoich obserwujących. Jedna z osób zapytała go, czy już wybrali imię dla córki. Jeszcze się nie zastanawialiśmy. Myślę, że jak już razem zamieszkamy, to wtedy się wymienimy swoimi typami i finalnie ustalimy. Ja jestem zwolennikiem rzadkiego imienia, nie ulegam trendom i popularności imion dzieci jak większość rodziców. Ja mam rzadkie imię i chciałbym, by moja córka też takie miała, przyznał Waldemar. Dorota również postanowiła skontaktować się z fanami. Podczas niedawnej transmisji na żywo doszło do drobnej wpadki, gdy jej syn przypadkowo ujawnił imię siostry.